Siewnik na bronie aktywnej to zdaniem wielu rolników optymalny zestaw uprawowo-siewny. Zwolennikiem takiej pracy jest Przemysław Kaczmarek z miejscowości Gąsawy koło Szamotu. Od wiosny 2015 roku użytkuje siewnik mechaniczny Kuhn Sitera, nabudowany na bronie wirnikowej Kuhn HR304 o szerokości roboczej 3 metrów. Francuski koncern określa taki zestaw jako kombiliner. Do momentu naszej wizyty rolnik spod Szamotu obsiał tym sprzętem około 400 hektarów. Wysiewał nasiona zbóż, rzepaku i łubinu. Przemysława Kaczmarka odwiedziliśmy 2 razy. W czasie żniw, kiedy zaprezentował nam zestaw uprawowo-siewny marki Kuhn na sucho i pod koniec sierpnia w czasie siewu rzepaku. Przed jego wysiewem została wykonana próba kręcona. Liczba obrotów korbą, która napędzała skrzynię bezstopniową siewnika, odpowiadała wysiewowi na 5 arów. Następnie po zsypaniu nasion z rynienek zostały one zważone. Lepiej zrobić to w osłoniętym od wiatru miejscu, na przykład kabinie ciągnika. Wiadomo, że rzepak sieje się w małych dawkach i potrzebna jest dokładność niemal aptekarska. Jeżeli wynik nie odpowiada naszym założeniom, to dawkę wysiewu zmieniamy, przestawiając dźwignię bezstopniowej skrzyni napędowej siewnika. Dawkę wysiewu ustawia się między innymi obracając śrubę mikrometryczną, co wpływa na wielkość szczeliny, przez którą nasiona trafiają do aparatów wysiewających. Poziomowanie siewnika Kuhn Sitera polega na skręcaniu lub rozkręcaniu śrub rzymskich umieszczonych po jego bokach. Natomiast do ustawiania głębokości pracy redlic służą inne 2 śruby, zamontowane również po bokach siewnika. Znajdujące się obok nich wskaźniki i schematy ze skalą ułatwiają regulację. Rolnik stwierdził, że będzie mu wygodniej wchodzić na platformę siewnika schodkami umieszczonymi z tyłu. Dlatego dorobił je we własnym zakresie. Fabryczne schodki umieszczone są z boku. Producent dobrze rozwiązał uszczelnienie pokrywy skrzyni nasiennej. Znajdująca się tam uszczelka i boczne siłowniki gazowe, zamontowane pod dobrze dobranym kątem, dociskają pokrywę i nie tylko woda, ale również kurz nie dostają się do środka skrzyni nasiennej. Rolnik zamówił bronę wirnikową Kuhn HR304 ze standardowymi zębami o grubości 16 i długości 310 mm. Jest zadowolony z ich trwałości, bo po przepracowaniu blisko 400 hektarów ślady zużycia nie są duże. W celu zmiany głębokości pracy zębów brony wirnikowej należy przełożyć sfożnie w ramionach łączących bronę z wałem. Co bardzo ważne, zmiana ta nie wpływa na głębokość pracy redlic siewnika, który pracuje niezależnie od brony wirnikowej. Sterowany hydraulicznie górny łącznik pozwala unieść siewnik i pracować samą broną wirnikową. Wybrałem wał gumowy o średnicy 592 mm, który dobrze toczy się na glebach lekkich. Sprawdza się również na glebach ciężkich, podkreśla Przemysław Kaczmarek. Po bokach brony Kuhn HR304 znajdują się regulowane ekrany zapobiegające rozrzucaniu gleby na boki. Dodatkowo na ich końcach zamontowano wyprofilowane elementy, których zadaniem jest kierowanie ziemi pod wał. W mini brustkach pozostających po dognieceniu gleby przez wał pracują 24 podwójne redlice talerzowe. Przekłada się to na rozstaw międzyrzędzi wynoszący 12,5 cm. Duże przesunięcie talerzy względem siebie zapewnia utworzenie wyraźnej bruzdy, a mały kąt pomiędzy 2 talerzami zapobiega odrzucaniu gleby i ułatwia przykrywanie nasion. Ponadto duża odległość pomiędzy przednim a tylnym rzędem redlic, wynosząca 35 cm, pozwala bezproblemowo pracować na polach z dużą ilością resztek pożniwnych.
zapewnia Artur Szymczak, dyrektor zarządzający KUN Maszyny Rolnicze. Za Redlicami znajdują się kółka dogniatająco kopiujące. Ich zadaniem jest przede wszystkim dociśnięcie gleby w obrębie wysianych nasion i zapobieganie zbyt głębokiej pracy redlic na glebach lekkich. Każde kółko wyposażone jest w skrobak. Za sterowanie znacznikami bocznymi i przedwschodowymi odpowiada komputer. Można wybrać wersję mniej lub bardziej zaawansowaną. Przemysław Kaczmarek wybrał siewnik z nadstawkami skrzyni nasiennej. Dzięki temu można ją zasypać 850 kg pszenicy. Ma jednak uwagę do producenta dotyczącą uszczelniania nadstawki skrzyni nasiennej. Podczas siewu rzepaku w 2015 roku spotkał go ulewny deszcz i zjechał z pola. Następnego dnia okazało się, że do skrzyni z nasionami rzepaku dostała się woda i musiał je zastąpić innymi. Po prostu połączenia nitowane pomiędzy elementami skrzyni nie wystarczyły. Rolnik sam wcisnął w miejsca nieszczelności silikon i połączenia są teraz szczelne. Przekażemy naszej fabryce informacje na ten temat i poinformujemy naszych dealerów, aby dbali o szczelność tych połączeń podczas montażu. Odniósł się do tego tematu Artur Szymczak, dyrektor zarządzający KUN Maszyny Rolnicze. John Deere 7810, ciągnący aktywny zestaw uprawowo-siewny KUN, jest dobrany w ramach górnego zapasu, bo moc maksymalna traktora może w tym przypadku wynosić dokładnie 190 koni mechanicznych. WOM ciągnika ustawiany jest w czasie pracy na 1000 obrotów na minutę. Dokładność wysiewu jest naprawdę duża. Już dane wyjściowe ustawień z tabeli są przygotowane rzetelnie i po pierwszej próbie kręconej zmiany są niewielkie. Rzepak wysiewam w dawce niewiele ponad 2 kg na hektar, a pszenicy około 170 kg na hektar. Sieję ze średnią prędkością 12 km na godzinę i osiągam wydajność ponad 2 hektarów na godzinę. Podsumowuje Przemysław Kaczmarek.